Cześć kochani, dzisiaj wielki dzień mojego syna Emanuela. Wiem, że wielu z was jest mu życzliwa, a dzisiaj on tej życzliwości waszej potrzebuje szczególnie, bo oto założyliśmy nowy kanał w języku niemieckim, oczywiście wegański kanał. Główną ideą, jaka nam przyświecała, jest chęć promocji inicjatyw europejskich. To nie może dziać się tylko w Polsce. I również promowanie ich po angielsku też nie za wiele wnosi, bo na tamten kanał wchodzą ludzie z Australii, z Ameryki. Europejczyków akurat niezbyt wielu. Dlatego jeżeli zależy nam na jakiejś zmianie, bardzo chcemy przemawiać do większej liczby Europejczyków, nie tylko Polaków. Więc dlaczego jest to wielki dzień mojego syna? Ano dlatego, że ja nie mówię po niemiecku, tylko on. I to on będzie głównym prowadzącym, tłumaczem i narratorem na tamtym kanale. Oczywiście idee będą moje, a raczej może powinnam powiedzieć nasze, bo on też przychodzi często z różnymi pomysłami, tylko on raczej jest tą stroną, która inspiruje, podsuwa pomysły, no ale ostatecznie to ja tworzę narrację. No niemniej to jego będziecie tam zawsze słyszeć, czasem też widzieć, o ile ktokolwiek z was zechce tam zaglądać, niezależnie od tego, czy rozumiecie język niemiecki, czy nie. No oczywiście w tej chwili bardzo jest potrzebne wasze wsparcie na ten taki dobry początek. Pierwszy filmik właśnie się ukazał, a raczej ukazuje się równocześnie z tym, i będzie mu bardzo przykro, jeżeli nikt tam nie zajrzy, jeżeli będzie zero lajków, zero komentarzy, zero odwiedzin. Króciutką zajawkę przedstawiam wam już teraz. Ich bin Veganika. Ich spreche Englisch und Japanisch. Aber leider spreche ich gar kein Deutsch. Sie würden sich sicherlich fragen, wozu die Polen einen Kanal auf Deutsch gründen. Das liegt daran, dass uns der niedrige Grad an Integration und Zusammenarbeit der Veganer schmerzt. Wir möchten sie fördern und Aktivisten zu besseren Zusammenarbeit ermutigen. Wir laden euch ein auf englischsprachigen Kanal Veganica. Wir laden ein! Wir warten auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald! Tam pojawia się pewna drobna nieścisłość, ponieważ on tłumaczy, dlaczego na kanale już jest sporo subskrybentów, bo taki był pierwotny zamysł. Ja w przeszłości promowałam muzykę w różnych językach, co zresztą jest łatwe, bo w zasadzie ja tylko opisy dodawałam i faktycznie w wielu językach to robiłam. Jako ciekawostkę, taką absolutną ciekawostkę wam powiem, że najgorzej idzie w językach głównych. Najmniej wejść miałam na kanałach angielskim, hiszpańskim, czyli w tych popularnych językach idzie najgorzej. Zdecydowanie więcej wejść miałam na przykład po fińsku czy węgiersku z języków europejskich, natomiast oczywiście absolutnie nic nie przebija Azji. Zdecydowanie promocja najlepiej szła w językach azjatyckich, no i najwięcej płyt się sprzedawało przede wszystkim w Japonii. Japonia robiła no niemal 100% światowej sprzedaży. Ale to tak na marginesie. Chcę w każdym razie spróbować teraz tych doświadczeń, ale już na gruncie promocji weganizmu. Zaczynamy oczywiście od języków, które w ogóle znamy, czyli niemiecki, i tym kanałem będzie się opiekował mój syn. Lada dzień założymy także kanał japoński, a później pomyślimy także o językach, których nie znamy. Oczywiście tutaj już będziemy się posiłkować generatorami mowy, ale to za jakiś czas musiałabym dopiero ogarnąć te różne możliwości. Aha, no ale nie wytłumaczyłam. On tłumaczy, dlaczego są ci subskrybenci, skąd oni się wzięli nagle i to jeszcze tak liczni. Otóż faktycznie był plan, żeby ten filmik wstawić i w ogóle jako kanał, ten nowy niemiecki kanał, wykorzystać stary kanał właśnie w języku niemieckim, i tam już było faktycznie sporo tych subskrybentów, tam nawet parę tysięcy. Rzecz jednak w tym, że ja po tylu latach w ogóle nie używania tego konta, okazało się, że już nie mogę odzyskać dostępu do tego konta, ponieważ oni próbują wysyłać jakieś hasło na jakiś stary, od dawna nieistniejący numer, no i po prostu, no nie mogę się tam zalogować, tak więc
No niestety, tworzymy konto od zera. Ja zresztą miałam obiekcje, czy to jest w ogóle dobry pomysł. To jest zawsze dylemat, czy lepiej jest reaktywować stare konto, czy tworzyć kanał w ogóle od zera. Ja nienawidzę wiecznie zaczynać od zera i znów od zera. No nie jest to fajne, jeżeli się działa od tylu lat, a tu nagle widzimy zero subskrybentów, pierwszy filmik, no to zawsze jest znowu ten taki żmudny początek drogi. Ale zobaczymy, no może się okaże, że tak jest lepiej, bo przynajmniej będą subskrybować osoby tylko zainteresowane w ogóle tematem. To tyle, jeżeli chodzi o ten jego kanał. Bardzo, bardzo Was proszę, wpadnijcie tam. Ten filmik jest krótki, on ma mniej niż 2 minuty, więc nawet jeżeli nie rozumiecie po niemiecku, no może wytrzymacie do końca, a będziemy Wam bardzo, bardzo wdzięczni, że będziecie nam towarzyszyć w tym wielkim dniu dla niego, w dniu tej wielkiej premiery. To po pierwsze. Po drugie, również reaktywowałam kanał Dieta Przyszłości. Tam też pojawił się, i to już wczoraj, też filmik taki powitalny. Jak widzicie, bardzo, bardzo apetyczny. W tej chwili prezentuję Wam miniaturę tego pierwszego filmiku. W ogóle ja jestem zakochana w tych grafikach sztucznej inteligencji, a to jest oto grafika, jak sztuczna inteligencja sobie wyobraża dietę przyszłości, no bo taka jest nazwa kanału i ja byłam ciekawa, jak AI sobie wyobraża faktycznie tą dietę, jak ona miałaby wyglądać w przyszłości. No to tutaj widzimy, że będziemy jeść pałeczkami. Zresztą, jeżeli Was też fascynują te grafiki, to odwiedźcie oba kanały. I ten kanał Dieta Przyszłości, bo ja tam przemawiam na tle jednej z tych grafik, ale również zapowiadałam tą zmianę na kanale Weganika. I tam jestem, tam jestem na tle takiej grafiki, też przesympatyczna, przyapetyczna, jak ja na to patrzę, na te kolorki, a co jest w ogóle ciekawe, słuchajcie, ja patrząc na te kolorki, już mi się chce to polizać, normalnie patrząc na te kolory, ja czuję, że we mnie wzbiera apetyt, to jest takie apetyczne. I zobaczcie, tu się odzywa nasza prawdziwa natura człowieka, bo to jest w ogóle temat, o którym się nie mówi, że człowiek z natury dąży do tego, do czego dąży każdy rasowy roślinożerca. Ale to chyba jest zbyt poważny temat, żebym to wszczynała. W każdym razie tak, to, że patrząc na te kolory, ja czuję, że to wygląda apetycznie, świadczy o tym, że jestem roślinożercą z natury, bo zareagowałam jak klasyczny roślinożerca. Tylko tak jak mówię, to jest zbyt ciekawy, fascynujący i poważny temat, żeby teraz rozwijać. Ja to, właśnie, na diecie przyszłości o tym porozmawiam. Będę Wam bardzo wdzięczna za wsparcie dla tych wszystkich naszych projektów, bo jak widzicie, one się mnożą, mamy takie wielkie ambicje, no bo naprawdę chcemy dokonać jakiejś zmiany nie tylko w Polsce, zresztą sami widzicie, w Polsce idzie opornie, kto wie, może w Niemczech nagle się okaże, że nasze filmiki będą miały większe wzięcie, a może w Japonii, chociaż w Japonii to wiem, że będzie opornie, bo Japonia, tam w ogóle nie ma jeszcze weganizmu, tam jest bardzo ciężko, jest to bardzo niepopularne, także no, nie nastawiam się na łatwy sukces, no ale kto wie, może gdzieś tam znajdę, dotrę do jakiejś niszy i do osób, które będą otwarte na to, co mam do powiedzenia. No to tyle. Z góry dziękuję za każdego lajka, za każdy komentarz, zwłaszcza zostawiony u mojego syna. No naprawdę, to zrozumcie, to jest dla niego przeżycie. To jest przecież pierwszy taki jego kanał w życiu, gdzie no w zasadzie on będzie postacią centralną. To jego będziemy słyszeć, jego będziemy od czasu do czasu widzieć. Więc szczególnie dziękuję za lajki pod tym filmikiem. I za pierwsze suby ewentualne. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.